Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo serdecznie w nowym filmiku i dziś, jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o filtrach. Będzie to pierwsza część, która będzie dotyczyła takiego mojego top 5, jeśli chodzi o filtry mineralne, które chciałabym Wam dzisiaj polecić, a w kolejnych częściach skupimy się oczywiście na następnej grupie filtrów i troszkę sobie na ten temat porozmawiamy. Dlaczego dzisiaj taki film? Otóż od jakiegoś czasu, a tak naprawdę od kilku dobrych tygodni, bardzo intensywnie prosicie mnie o to, żebym nagrała dla Was tego typu film. Dostaję od Was masę wiadomości prywatnych, gdzieś tam na Instagramie, gdzieś widzę w komentarzach, że prosicie, że pytacie i tak dalej. I z jednej strony powiem Wam, że podoba mi się to, że szukacie filtrów i myślicie o ochronie przed promieniowaniem. Ale z drugiej strony troszkę mnie to martwi, ponieważ w niektórych komentarzach widzę, że kwestia tyczy się wiosny. Otóż piszecie do mnie, że idzie wiosna, zaraz będzie więcej słońca, no i myślicie o jakiejś ochronie. A ja tak sobie pomyślałam, no kurczę, przecież ochrona przeciwsłoneczna powinna być przez cały rok. W sumie ochrona przed promieniowaniem UV powinna trwać u nas cały rok. I w mojej pielęgnacji filtry to jest, słuchajcie, podstawa. To jest jeden z takich kosmetyków, którego nie może absolutnie u mnie zabraknąć przez cały rok. Ja nie wyobrażam sobie chronić mojej skóry i mojego organizmu tylko i wyłącznie w okresie wiosenno-letnim, bo promieniowanie nie wybiera sobie okresów, nie wybiera sobie czasu nasłonecznienia, dni, w których wychodzi nam słoneczko, robi się ciepło. Promieniowanie mamy cały czas. Przez cały rok, bez względu na pogodę, czy pada deszcz, czy jest słońce, czy siedzimy w domu, czy jest zima, czy jest lato, promieniowanie jest. Oczywiście mniejsze lub większe, ale ono cały czas nam towarzyszy. I wydaje mi się, że cały czas jest taki brak tej świadomości, zbyt mało mówi się o tym, że jednak to promieniowanie działa przez cały czas i warto naszą skórę chronić. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, żebyśmy filtrami smarowali się od stóp do głów, na włosach, wszędzie gdzie się da, siedząc w domu, w ciuchach i w ogóle łapali jakąś paranoję. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi oczywiście o to, żeby w odpowiedni sposób chronić naszą skórę właśnie przed tym promieniowaniem, przed wszystkim, co jest związane ze skutkami ubocznymi promieniowania. I mam wrażenie, że ten temat cały czas jest zbyt mało rozwinięty, o tym za mało się mówi. Nawet, słuchajcie, zauważyłam coś takiego, że w sklepach kosmetycznych, w różnego rodzaju drogeriach, czy też nawet w perfumeriach, w okresie tym jesienno-zimowym tych filtrów na półkach jest zdecydowanie za mało, albo w ogóle ich nie ma. Kiedyś miałam taką sytuację, że weszłam, to było kilka lat temu, weszłam sobie do Superfarm i pamiętam, że to był właśnie okres zimowy i potrzebowałam kupić filtr. Bo akurat skończył mi się filtr, ja wtedy stosowałam preparaty z filtrem marki Aven i poszłam na ten dział dermokosmetyków, tak patrzę na te półki, nie ma absolutnie nic. I pytam się pani, która tam obsługiwała tej dermokonsultantki, co jest grane, dlaczego nie ma filtrów na półkach. I wiecie, co ja wtedy usłyszałam? No bo nie mamy sezonu, a jak nie mamy sezonu, to nie wprowadzamy kosmetyków przeciwsłonecznych. Ja po prostu złapałam się za głowę i sobie pomyślałam, no skoro sklepy i marki prowadzą tego typu politykę, to coś tu jest nie tak. Na szczęście dziś możemy kupić filtry przez internet, możemy sobie zamawiać w sklepach internetowych przez cały rok i warto o tym pamiętać. Ja natomiast dzisiaj nie będę skupiać się już tak na samej kwestii tych filtrów, porozmawiamy sobie o tym w innym filmie. Dziś tematem są filtry fizyczne i takie top 5, które chciałabym Wam polecić ze względu na działanie i ze względu też na swoje bardzo ciekawe i zdrowe składy. Moi drodzy, jak wiecie, albo też nie, mamy kilka rodzajów filtrów dostępnych na naszym rynku. Mamy filtry chemiczne, mamy filtry fizyczne, czyli mineralne i mamy filtry mieszane.
Dzisiaj skupimy się właśnie na tej grupie filtrów mineralnych. Dlaczego? Ponieważ one mogą być alternatywą dla osób, które stosują naturalną pielęgnację i nie chcą sięgać po filtry typowo chemiczne. Filtry mineralne oczywiście dają nam ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, ale działają zupełnie inaczej niż filtry chemiczne. Cząsteczki tych substancji, które chronią nas przed promieniowaniem, są dosyć duże. Przez to też nie przenikają przez skórę i tworzą na niej taki film, który rozprasza i odbija promieniowanie. I można by było powiedzieć, że to jest dobry sposób dla nas, no bo mamy taką, powiedziałabym, bardziej naturalną ochronę, a substancje, które chronią nas właśnie w tych filtrach mineralnych, to przede wszystkim dwutlenek tytanu oraz tlenek cynku. Są plusy i minusy stosowania tego typu preparatów. Jeśli chodzi o plusy, no to tak jak wspomniałam, mamy alternatywę dla filtrów chemicznych, mamy filtry, które są zdecydowanie lepsze dla naszego środowiska, mamy też coś, co pozostaje na naszej skórze, nie wnika, nie może przynosić jakichś tam skutków ubocznych i nie wiadomo czego, ale mamy też preparaty, które mają minusy, a mianowicie to, że przez to, że te filtry mineralne tworzą na naszej skórze właśnie taką powłokę, która odbija i rozprasza to promieniowanie, to też niestety ulegają ścieraniu. Nie wnikają w skórę i dotykając gdzieś twarzy, skóry, naszych dłoni, nie wiem, ciała i tak dalej, niestety te filtry z tej skóry ścieramy i musimy pamiętać o tym, żeby je dokładać. A to jest coś, o czym niestety bardzo często zapominamy, albo też nie wiemy, jak stosować filtry. I bardzo często jest też tak, że mamy takie wyobrażenie, że jeśli nałożymy sobie tego typu filtr rano, przed wyjściem z domu albo przed wykonaniem makijażu, to potem już on nas będzie chronił przez cały dzień i wszystko będzie super. To samo jeśli jesteśmy gdzieś na plaży, gdzieś na wakacjach, zaaplikujemy sobie taką 50 i mamy wrażenie, że już wszystko jest super. Tak niestety nie jest. I przy filtrach mineralnych musimy bardzo pamiętać o tym i bardzo uważać na to, żeby te filtry dokładać. Kolejnym minusem tego typu filtrów jest też to, że żeby one dobrze działały na naszej skórze, musimy nałożyć ich odpowiednią warstwę i też dosyć dużą warstwę, grubą warstwę, żeby właśnie stworzyły ten film taki zabezpieczający, ochronny i odbijały i rozpraszały to promieniowanie. Ale tutaj pojawia się kolejna kwestia tego, że te dwie substancje, a w sumie to jedna z nich, niestety jest, można było powiedzieć, wybielająca. Ja tak się śmieję troszeczkę z tego, ale często właśnie słyszę takie określenia, że te filtry mineralne to mi wybielają twarz, że mam białą maskę na skórze, że ta biała powłoka gdzieś tam pod makijażem prześwituje. No niestety tak jest i to jest problem, jeśli chodzi o filtry mineralne. Trzeba się z tym liczyć, że zazwyczaj one mają taki biały pigment i ten pigment jest widoczny albo będzie widoczny na naszej skórze. Oczywiście kosmetyka idzie do przodu i pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, a mianowicie też to, że producenci kosmetyków starają się do takich filtrów dodawać inne pigmenty, które będą sprawiały, że mamy ochronę, powiedzmy 50 SPF, a do tego mamy preparat tonujący, czyli nadający naszej skórze delikatny kolor i wtedy jest niwelowana ta biała powłoka na skórze, nie musimy się martwić o to wybielanie naszej skóry, czy też tą białą maskę, która gdzieś tam się na naszej twarzy pojawia, albo też tę opcję, że gdzieś tam ten filtr będzie przebijać pod makijażem. Jak za chwilę zobaczycie przy analizie składów tych niektórych produktów, o których Wam opowiem, w tych preparatach, filtrach mineralnych, bazą zazwyczaj do rozpuszczenia tych właśnie filtrów, tych substancji ochronnych są tłuszcze. I to też sprawia, że bardzo często konsystencje tych filtrów są dosyć takie tłuste, gęste lub też nie są odpowiednie dla osób, które posiadają skórę tłustą, problematyczną, z rozszerzonymi porami, trądzikową. Tego typu substancje, właśnie takie filtry mineralne,
ze względu na swoją dużą cząsteczkę lubią też wchodzić do tych naszych porów skórnych. No wchodzić. Wiecie, o co mi chodzi. Zatykać te pory skórne. I tutaj przy stosowaniu tego typu preparatów i takich filtrów mineralnych, musimy bardzo dbać o to, żeby w odpowiedni sposób oczyszczać naszą skórę i usuwać te filtry w wieczornej pielęgnacji. Taki demakijaż przy użyciu płynu micelarnego i tam toniku, to jest zdecydowanie za mało. I bardzo często spotykam się z tym, że stosując, ktoś gdzieś tam mi pisze, że stosując filtry mineralne, ma wrażenie, że ta skóra nie oddycha, że jest zapchana, że pojawiają się jakieś wypryski, że coś nie tak się dzieje. Słuchajcie, no niestety tak jest. Coś za coś. Dlatego moim zdaniem filtry mineralne, filtry fizyczne będą wskazane dla osób, które posiadają skórę suchą, odwodnioną, przesuszoną, normalną. Dla osób, które nie mają problemów z trądzikiem, z zapychaniem skóry, tych porów skórnych, które nie mają właśnie tendencji do jakichś wyprysków, ale też będą odpowiednie dla osób, które bardzo dobrze dbają o skórę i też ta skóra nie jest aż tak problematyczna. Dla osób, które nie wykonują jakichś ciężkich makijaży, dla osób, które dbają o złuszczanie. No można by było tutaj, słuchajcie, wymieniać. Chodzi mi generalnie o to, że filtry mineralne to jest bardzo fajne rozwiązanie, ale trzeba wiedzieć, jak do nich podejść. Trzeba znać swoją skórę i wiedzieć, jak ona reaguje na pewne substancje, szukać takich preparatów, które będą miały lżejsze konsystencje. Oczywiście będą tam zawarte te najważniejsze filtry, ale będą miały lżejsze konsystencje lub też mniejszą zawartość tych substancji tłuszczowych. Zwracajcie uwagę na to, jakie to są substancje tłuszczowe, na przykład jakie oleje. Czy są to oleje, które mają wysoki współczynnik komedogenności i to jest bardzo ważne. Plus do tego zwracajcie też uwagę na to, czy na przykład producent zastosował jakiś pigment, czy jest to preparat tonujący, jaką on będzie miał konsystencję i też w jakiej on jest formie. Bo bardzo często, z tego co zauważyłam, też filtry mineralne pojawiają się w formie takich właśnie sprayów, mgiełek. To jest fajne rozwiązanie, ale tutaj musicie pamiętać o tym, że taki filtr trzeba dokładać, trzeba go aplikować grubszą warstwą, więcej i musicie pamiętać o tej ścieralności. No dobrze, myślę, że tak mniej więcej ujęłam, o co mi chodzi i teraz będziecie wiedzieć, jak to troszeczkę jest z tymi filtrami fizycznymi. Jestem przekonana, że teraz zapytacie mnie, czy jestem zwolenniczką filtrów mineralnych, czy filtrów chemicznych, a może tych mieszanych. Jeśli o mnie chodzi i o mój typ skóry, to ja zdecydowanie wolę filtry mieszane lub też filtry chemiczne. Zauważyłam po wielu latach stosowania filtrów, że moja skóra nie przepada za filtrami mineralnymi, ale to nie oznacza, że ja sobie takich filtrów nie testuję i nie sprawdzam, bo szukam, być może znajdę taki filtr, który będzie ideałem. I jeśli o mnie chodzi, to ja te filtry mineralne zazwyczaj testuję sobie właśnie w okresie jesienno-zimowym, bo to jest mniejszy okres promieniowania, bo wtedy mogę sięgać po 30, a nie 50. Też troszeczkę inaczej się maluję, wykonuję makijaż, więcej czasu spędzam w domu, więc mogę zobaczyć, jak moja skóra reaguje po jakimś tam czasie noszenia takiego filtru. Ten proces testowania jest zupełnie inny. Natomiast w momencie, kiedy przechodzi wiosna i lato, moja skóra też troszeczkę się zmienia, troszeczkę inaczej pracuje, reaguje na warunki atmosferyczne. No i wtedy tak, 50 to jest w ogóle obowiązek, nie ma mowy o niższym filtrze, ale też muszę mieć taki filtr, który nie będzie mi
jak to się mówi, schodził z twarzy, jeśli zrobię sobie makijaż, czyli będzie mi się dobrze trzymał makijaż na takim filtrze. On musi być dla mnie dobrą bazą pod makijaż. Musi mnie też w odpowiedni sposób chronić. I ja w związku z tym, że posiadam skórę mieszaną, też mam tendencję do tego błyszczenia się w ciągu dnia, czyli tej zwiększonej produkcji sebum. I nie mogę pozwolić sobie na to, że nałożę filtr, który będzie nieco ciężki dla mojej skóry, nałożę sobie go grubą warstwą, filtr taki mineralny i zobaczę, że nie wiem, po godzinie czy po dwóch moja skóra już jest tak błyszcząca, że ja muszę zmyć kompletnie makijaż, zrobić wszystko od początku. Na takie sytuacje nie mogę sobie pozwolić, a wiele razy mi się to zdarzyło, więc szukam różnych nowych rozwiązań. I powiem wam tak, w ostatnim czasie, powiedzmy w przeciągu ostatnich 2 lat, przetestowałam kilka filtrów mineralnych, filtrów fizycznych, które całkiem dobrze się u mnie sprawdziły i to też były takie preparaty, które mają bardzo ciekawe składy. I w dzisiejszym filmie opowiem wam o właśnie 5 takich filtrach wybranych przeze mnie, które są dostępne przede wszystkim w sprzedaży internetowej. Kilka z nich znajdziecie też w sprzedaży stacjonarnej, ale muszę tutaj zaznaczyć pewną ważną sprawę. Otóż musicie sobie zdawać sprawę z tego, że koszt, a w sumie to cena filtrów, które mają chronić naszą skórę, nie jest najniższy. Jeśli szukacie preparatu, który naprawdę będzie dobrze chronił waszą skórę, to musicie na niego wydać nieco więcej gotówki. Filtry nie są tanimi kosmetykami. Owszem, znajdą się te, które będą tańsze, droższe i najdroższe. Tutaj też musicie znaleźć dla siebie taką opcję, jeśli chodzi o wydatki, która będzie dla was najbardziej korzystna. Na przykład zakładacie sobie, że do 100 zł szukacie filtrów, które będą miały fajne składy i fajne działanie, bo filtry schodzą bardzo szybko, szybko się zużywają, zwłaszcza w tym okresie wiosenno-letnim, więc musimy też ich nieco więcej kupić niż zazwyczaj jakichś kremów, na przykład kremów na noc. Musicie założyć też to, że takie filtry będziecie w ciągu dnia dokładać, ale też musicie założyć, że te filtry właśnie będziecie zużywać. A jak będziecie zużywać, to będziecie wydawać na nie więcej gotówki. Więc pisałyście mi też gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, że chciałybyście takie filtry, które są tanie. I ja nie znam takich filtrów, które będą bardzo tanie, powiedzmy nawet po kilkanaście złotych, a będą dobre składowo, będą dobrze chroniły skórę, będą fajnie na niej działały, będą się komponowały z makijażem. Uwierzcie mi, naprawdę przez tych kilka lat testów różnych kosmetyków nie znalazłam filtrów, które będą bardzo tanie, a bardzo dobre. I dzisiaj znalazłam dla was, dzisiaj wam pokażę, przedstawię tutaj taką półkę cenową do 100 zł. Będzie filtr, który ma niską cenę, ale nie najniższą cenę, ale będą te właśnie takie do półki cenowej około 100 zł. Więc jeśli jesteście gotowi, to od razu zaczynamy. Pierwszy preparat, który chciałabym wam gorąco polecić i który zasługuje na uwagę, to nasza polska marka Kloshi, która stworzyła jakiś czas temu właśnie taki tonujący krem z SPF 50, który ma bardzo ciekawy skład. I teraz, on ma lekką konsystencję, bardzo ładnie rozprowadza się na skórze, nie tworzy absolutnie takiej białej maski przez to, że ma ten pigment. Tylko musicie pamiętać o tym, bo ja oczywiście sobie ten filtr testowałam, żeby go dobrze rozmasować na skórze, bo marka nie ma w ofercie różnych odcieni, jeśli chodzi o ten preparat, więc nie dla każdego ten kolor dobrze się sprawdzi. Opakowanie jest z pompką, więc też fajne higieniczne, bez problemu się wydostaje. Mamy pojemność chyba 50 ml, z tego co dobrze pamiętam, i jego cena jest najwyższa z tych wszystkich, które wam dzisiaj tutaj przedstawię, czyli około 125 zł, ale jest to też taki preparat, który moim zdaniem dobrze sprawdzi się w przypadku cer suchych, odwodnionych, przesuszonych,
normalnych, naczyniowych, domieszanych. Może niekoniecznie tłustych, ale też te mieszane mogą się z tym preparatem polubić. I teraz, co znajdziemy takiego w składzie? Pierwsza substancja to jest tlenek cynku, następnie mamy dwutlenek tytanu, mamy również masełko shea, glicerynę, mamy wyciąg z rdestu i to jest bardzo fajna substancja, która jest bogata we flawonoidy, a jak wiemy flawonoidy to też są fajne substancje, które będą walczyć gdzieś tam z tymi rodnikami i tak dalej. Mamy olej kokosowy i tutaj właśnie, uwaga, zatrzymajmy się przy tym oleju kokosowym, ponieważ wiemy, że jest to substancja, która ma dosyć wysoki współczynnik działania komedogennego, dlatego też zwracam uwagę, żeby osoby z cerą tłustą wzięły to pod uwagę. Następnie mamy olej żożoba, który jest fantastycznym antyoksydantem. Mamy łagodzący pantenol, jest skwalan, jest też kwas askorbinowy. Także widzicie, w składzie tego filtra, tego kremu z filtrem, znajdziemy bardzo fajne substancje, które nie tylko będą chroniły naszą skórę przed promieniowaniem, ale również miały takie działanie troszeczkę odbudowujące, ochronne, odżywcze, łagodzące. Jest to naprawdę godne polecenia kosmetyk. Teraz coś z dermokosmetyków i preparat z filtrem, który przetestowałam w zeszłym roku przed okresem wakacyjnym, a mianowicie marka Bioderma. Znowu mamy SPF 50. Ja w ogóle, jeśli chodzi o Biodermę, to rzadko sięgam po te kosmetyki, ale przyciągnęła moją uwagę właśnie ta formuła i te obietnice producenta, a mianowicie to, że mamy lekką formułę i tak rzeczywiście jest, bo jest to preparat w sprayu o bardzo lekkiej formule i co ważne, jest też wskazany dla osób ze skórą wrażliwą, czyli dla osób takich jak ja, nie posiada żadnych zapachów w składzie i to jest kolejny plus i ten skład generalnie ma bardzo prosty i uwaga, nie należy do najdroższych filtrów, a jest ogólnodostępny, jeśli chodzi o apteki, drogerie, takie jak na przykład Superfarm, możecie dostać go również w sprzedaży internetowej. No i dobrze, co tutaj mamy takiego w składzie? Uwaga, mamy emolienty 2, mamy następnie tlenek cynku, znowu mamy emolienty, mamy dwutlenek tytanu, mamy emulgator, kolejny emolient, witaminę E, emulgator, kwas stearynowy, korunt i witaminę E. Widzicie? Skład jest rzeczywiście prosty. Mamy substancje, które będą działały ochronnie przed promieniowaniem. Mamy też substancje, które będą chroniły naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi. Nie ma tutaj jakichś wspomagających substancji odżywczych, jakichś przeciwzmarszczkowych itd. Ten skład rzeczywiście jest bardzo prosty. Najważniejsze działanie to ochrona przed promieniowaniem. I tak w przypadku tego filtra będzie. I powiem Wam, że bardzo przyjemnie mi się go ustosowało właśnie w tym okresie wiosenno-letnim w zeszłym roku. Byłam z niego bardzo zadowolona. Nie widziałam absolutnie żadnych podrażnień. Wiem, że był to preparat, z tego co dobrze pamiętam, był to preparat wodoodporny, więc nie ścierał się w momencie, kiedy była taka podwyższona temperatura, ja gdzieś tam delikatnie na tej mojej skórze zaczynałam się pocić. Fajnie sprawdzał się pod makijaż, ale no niestety musiałam pamiętać o tym, żeby go dodawać też ze względu na właśnie tą swoją lekką formułę i było to troszeczkę problematyczne dla mnie, jeśli chodzi o takie wyjścia z domu, gdzie miałam wykonany makijaż i musiałam sobie spryskać tą moją skórę twarzy. Natomiast w dni, w które stosowałam na przykład krem BB, nakładałam na taki filtr i później dodawałam go sobie w ciągu dnia, super, więc ten preparat również Wam polecam, a jeśli lubicie coś z dermokosmetyków, o bardzo fajnym składzie, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych i warto się nad nim zastanowić. No dobrze moi drodzy, teraz mamy top 3 i to też jest kosmetyk, który przetestowałam sobie chyba w listopadzie, z tego co pamiętam, listopad i grudzień, to był też taki okres, kiedy ja sięgałam już po kurację z retinolem i stwierdziłam, że wypróbuję sobie właśnie jakiś filtr mineralny, który będzie wegański, który będzie miał dobry, fajny skład,
marka chyba nie tak popularna, myślę, że mało znana, czyli E-Organic Cosmetics, o ile dobrze, E-Organic Cosmetics. Filtr, który również ma SPF 50 i duże opakowanie 100 ml z zastosowaniem na twarz i na ciało. No i uwaga, co tutaj takiego znajdziemy w składzie? A mianowicie mam emolient, olej sojowy, kolejny emolient, dwutlenek tytanu, olej rzepakowy, emulgator, korund, kwas stearynowy, oryzanol, czyli taki kompleks fitosteroli, oliwę z oliwek, olej żożoba, witaminę E, związki zapachowe i kolejne zapachy. Zwróćcie uwagę, nie ma tutaj żadnych substancji kontrowersyjnych, nie ma jakichś ciężkich emolientów, nie ma żadnych parabenów, konserwantów, parafiny itd. To jest produkt wegański, produkt z bardzo fajnym, naturalnym składem, ale znowu zaznaczę, mamy tutaj oleje. I w związku z tym, że mamy oleje, to nie do końca będzie produkt do cery mieszanej i do cery tłustej. Ja po niego sięgnęłam w związku ze stosowaniem kuracji z retinolem, bo u mnie zazwyczaj jest tak, że kiedy zaczynam stosować kurację z retinolem, skóra się mocniej przetłuszcza, zwłaszcza tutaj, tutaj właśnie na policzkach. I potrzebuję czegoś, co będzie dobrze chronić, ale też będzie dobrze zabezpieczać skórę i fajnie ją nawilżyć. Więc w tym momencie te oleje, które są w składzie tego preparatu, absolutnie mi nie przeszkadzają. I pamiętam doskonale, nie było żadnego przetłuszczenia, żadnego podrażnienia, nie pojawiły się żadne wypryski, nie było żadnego zapchania porów, a w połączeniu z kuracją z retinolem to był bardzo fajny produkt. I ja miałam zapewnioną ochronę przed promieniowaniem, duże opakowanie, które też starczyło mi chyba właśnie na 2 miesiące bez żadnego absolutnie problemu. Dokładałam go sobie w ciągu dnia, nie było tutaj żadnych komplikacji. Także ten produkt również mogę Wam polecić. On jest dostępny w sprzedaży internetowej. A i zaznaczam, że oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do tych kosmetyków, o których wspominam, tam gdzie można je sobie zakupić. No dobrze, kochani, zbliżamy się do końca i jeszcze dwa preparaty, które chciałam Wam dzisiaj polecić. Jeszcze na miejscu czwartym umieścimy Algamaris filtr z SPF 50. Filtr, który ma bardzo fajną konsystencję, opakowanie z pompką, cena właśnie z tego co pamiętam do około 100 zł i też bardzo ciekawy skład. No i uwaga, co my tutaj takiego znajdziemy? Mamy emolient, olej słonecznikowy, dwutlenek tytanu, emolient, wyciąg z glonów, mamy algi morskie, kwas stearynowy, humektant, witamina E, regulator pH i korund. I uwaga, ten filtr, jak dobrze pamiętam, ma bardzo fajną, lekką konsystencję, ale ze względu na zawartość alg i ze względu na zawartość olejów, nie jest to preparat do skóry tłustej i do skóry mieszanej. Powtarzam kolejny raz, bardzo fajnie sprawdzi się przy skórze suchej, normalnej, odwodnionej, przesuszonej, jak również naczyniowej. I to też był preparat, po który sięgnęłam 2 lata temu, i przetestowałam go również w okresie jesienno-zimowym w połączeniu z kuracją z kwasami. Kuracja z kwasami zazwyczaj też daje nam taki efekt, że w tych pierwszych tygodniach skóra jest ściągnięta, napięta, bardziej przesuszona i takie rozwiązanie, czyli filtr, który ma jakieś olejki, emolienty i substancje, które będą też tą skórę chroniły, ale też nawilżały, to jest bardzo dobre rozwiązanie. No i na zakończenie top 5 i tutaj będzie marka Antylis, oczywiście SPF 50, filtr, który jest z przeznaczeniem do skóry suchej i wrażliwej. Bardzo fajny preparat, kolejny preparat, który ma fajny skład i też tutaj producent zaznacza, że jest to filtr bezpieczny dla środowiska. O tym środowisku i stosowaniu filtrów porozmawiamy sobie w oddzielnym filmie. Skupmy się jeszcze na składzie tego preparatu, a mianowicie znajdziemy w nim emolienty, tlenek cynku i dwutlenek tytanu, mamy emulgator i zagęstnik, kolejny emolient, mamy krzemionkę, emulgator, olej roślinny, kwas stearynowy, olej buriti, witaminę E, olej słonecznikowy, korund i emulgator. Więc widzicie, skład jest
całkiem prosty, treściwy. Mamy tutaj znowu olejki, mamy substancje chroniące, czyli dwutlenek tytanu i tlenek cynku. Mamy naprawdę bardzo fajny preparat. Zwróćcie uwagę, że w tych filtrach, o których Wam dzisiaj opowiadam, tlenek cynku i dwutlenek tytanu są wysoko w składach, czyli to, co dla nas jest najbardziej istotne. Generalnie nie ma zapachów, czyli tak naprawdę te preparaty, które Wam dzisiaj polecam, no tam w jednym się pojawiło, w dwóch, będą dobre dla skór wrażliwych, dla skór, które nie lubią zapachów, dla osób, które nie lubią zapachów w kosmetykach. To są generalnie preparaty, tak jak wspomniałam, do skór suchych, suchych, normalnych, odwodnionych, przesuszonych, ale mogą być stosowane przez skóry mieszane lub też tłuste w sytuacjach, kiedy wykonujecie różnego rodzaju zabiegi. Zabiegi złuszczające, zabiegi bardziej inwazyjne w salonach, zabiegi, które sprawiają, że wasza skóra nieco się zmienia, jest bardziej przesuszona, napięta, wrażliwa, gdzieś tam pojawiają się te tak zwane suche skórki. Wtedy takie preparaty, czyli filtry mineralne, które mają w składzie gdzieś te olejki, będą dla was dobre. Musicie pamiętać o tym, żeby odpowiednio oczyszczać skórę, dbać o nią w odpowiedni sposób, dokładać te filtry w ciągu dnia, no i przede wszystkim chronić się właśnie przed tym promieniowaniem. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, jeśli chodzi o takie moje top 5 sprawdzonych filtrów fizycznych. Jestem bardzo ciekawa, czy znacie te preparaty. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Jeśli macie takie preparaty, które u Was się sprawdziły, jeśli chodzi o filtry mineralne, to też piszcie, może ktoś z tego skorzysta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych części i do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się ciepło, pa!